Siemano, mamy rano, witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj taki vlog nietypowy, będzie trochę więcej twarzy na filmie na pewno. Zaczynamy. Próbujemy trzepać kombajnem porzeczkę pierwszy raz w życiu, odkąd mamy plantację. Tutaj znajomi z okolicy zakupili taką maszynę na potrzeby własne i też w sensie na usługi. Zobaczymy, jak to pójdzie. Pierwszą odmianą wjedziemy, to będzie odmiana późno rozeta. Ona jest trochę surowa, na pół zielona. No i zobaczymy, jak to pójdzie, jak będzie zielona i będzie w ogóle szło, to pojedziemy w rondona. Rondon trochę jest bardziej dojrzały. No i co? No i widzimy się na polu. Przywozisz? Działamy czy nie? No działamy! Pewnie, no jest kłopot. Kto to oberwie? To ludzie to jak przyjdą, to 15 zł zarobią. Tam już to lepsze. Przecież ja jak mam to robić, to psychicznie pod upadłem. No. Co tam? Nie wiem. No walimy jak nie, Paulina. Sobota, sobociuńka. Sobotunia. Wczoraj piątunia, dzisiaj sobotunia. Przepię porzeczki u Szokusia 12. Będę ci, pomacham ci tam. Pomacham ci tam, tak. Na filmie proszę ładnie przyskupiłem. Pozdrowić nas. Dobra, proszę. Do Maliaga dajesz. Ej, nara. Do Maliaga też. Na filmie nas proszę pozdrowić ładnie. Dziękuję firmie jakiejś tam. Wymyśl coś. Firma Krzak. Zamiast idziecie z tyłu, to powiedzcie, że źle. Za nisko opuszczone też korzenie po panu. Oni lepiej podniesiony. No, no, bo nie ma przykorzeniu. Mówię to w dyrektora, nie dyrektor polecił. Kazał na lewarku podnieść. Kurwa, nie mamy lewarka. Teraz węgorz, patrzcie silnie, król parkietu, ręka jak złamana. Nakurwiam węgorza, na 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 na. Pod wodą nagrywa. Możesz pływać z tym. Gdzie teraz to nagrywasz? No. Pół litra do ucha ci przyłożę, tak już wiedziałem. Jak nie tak, to tak. Dlatego te piszmy, że jest wesoło. Dlatego to pokażę. Reszta to kurwa. Firma Krzaki. No, na porzeczkę tak powinno być, wesoło. Bo to tego nie, tak... Nie, to nie, 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 to kurwa. Ej, to wiesz, jakie jaja. Konrad, butel wina trzeba postawić, to jest właśnie...
Raczy się nie! Dla operatora takie z wężykiem butelek jeszcze. No. Słodka, za to czekaj. Ale jak będziesz czekał, to nadejrzeje, to może z tego błoto robić. Kombaj. Dla chujowej baletnicy to i rąbę i A więc tak, taka krótka moja wypowiedź ode mnie na temat tego kombajnu, jaką on pracę sprawuje. Ogólnie tak, no macie tutaj rząd posadzony w rzędach pod zbiór ręczny, tak zwany kiedyś tradycyjny. No jak widzicie, to jest krzak odmiany Rondon. Jak widać, jest oberwany w 100%. Trafiają się poszczególne gałęzie, jak tutaj widzicie, że zostaje. Na ziemi dużo nie leży. 7% może zgubić. Gaz, dobra. Gaz do końca. Jak ludzie robią, to nieraz zostaje więcej, bo obdoją, zostawiają. I co tu mogę więcej powiedzieć? Jeżeli to byłoby w szpalerach, bo tu tak naprawdę nam brakuje około dwóch krzaków między w odstępach, to byłoby dobrze, bo gałęzie w krzaku nie rosłyby tak o przykładowo, tylko wszystkie by szły tu, w tą stronę. Tu brakuje dwóch krzaków, albo co najmniej jednego takiego dużego krzaka i to już by szło płynniej. Po prostu, no co? Masy nie ma i po prostu jak ta gałąź jest, chodzą te całe trzepaki w kombajnie, jak widzieliście na filmie przed chwilą pod muzykę, po prostu nie dotykają tego, albo jest wibracja, motyw, efekt tego, no jak to mówić, drgania można by powiedzieć, ale jest po prostu za mały i nie obtrzepuje nam owocu. I teraz tak, co ogólnie do sytuacji całej tej porzeczkowej, agrestowej. Temat agresty jest chyba zamknięty, te pole stare na pewno będzie likwidowane o powierzchni 60 arów. Z tamtym młodym nie wiem, tata decyduje, to nie moje jest i nie, ani braci, tata sobie decyduje, czy to likwiduje, czy zostawia jeszcze rok, zobaczymy. On w ogóle na ten kombaj jeszcze jest za mały. Co do porzeczki, ja mam mieszane uczucia, na pewno część areału zlikwidujemy, to jest bez dyskusji w ogóle, likwidujemy ze względu na cenę, brak ludzi, kombaj no jakoś daje radę, ale trzymać to na kombaj to po prostu ja, bynajmniej ja wolę zrobić, bo o to trzeba zadbać, nie wiemy jaka cena będzie za rok, za bardzo nie ma do tego sprzętu, sprzęt jest, ale jest robota ręczna. No i jakoś mi się nie widzi chodzić cały rok z widłami, z nożycami, sypać ręcznie siewką nawóz na to, no i później mieć jakiś tam zarobek, nie wiem, na czysto 1000 zł z hektara, po odliczeniu całych wszystkich, nie licząc własnej pracy, tylko tych kosztów, które poszły, czyli środki, czyli fungicydy, na robaka coś trzeba rzucić raz, dwa, pod korzeń, czyli jakąś polifoskę, czy tam, polifoskę zawsze się dawało. Do tego dwa razy azot, najlepiej jakąś saletrę albo saletrosan z siarką i później rzucić na drugą dawkę, jak w zbożu, które to się mówi, mocznik, albo wymieszać saletrosan z mocznikiem na raz. Bynajmniej w tym roku tak zrobiliśmy, poszliśmy na łatwiznę i bardzo dobrze, bo ceny nie ma. Także złoty 10 jest na skupie cena za kilogram porzeczki. Także no jak widzicie, szału nie ma. Ogólnie kombaj tutaj oberwał, te krzaki są, można by rzec, nie to, że zaniedbane, tylko po prostu ze względu na dwuletnią suszę te krzaki dostają już po, nie po tyłku, tylko po korzeniach, można powiedzieć. No i jest nieciekawie i to tego ludzie też za bardzo by nie chcieli rwać, a jeżeli przyszliby rwać, to by narwali ile? 30? 50 kilo? Może lepsi rwacze 70 kilo? Także sobie policzcie, ile by zarobili, tak? My mamy do tych 10 ludziom ile? Się daje, nie wiem nawet ile to daje, 50 groszy, 60, nawet nie mam pojęcia ile. W ogóle nie interesuje się tym temat, dla mnie to jest kaput. Takie sprostowanie, ludziom tata płaci pół na pół, czyli 55 groszy dla ludzi, 55 groszy dla nas. I z tego co ja na to widzę z braćmi, jak liczymy,
to byśmy to wszystko zlikwidowali, zasiali to zbożem. Ze zboża też nie ma kokosów, bo zaraz ktoś napisze, że skoro ze zboża narzekasz, to z tego też, ale to jest ręczna praca, a w zbożu mnie nie interesuje nic. Mamy maszyny w kredycie, na które zapierdzielamy, spłacamy, wiążemy koniec z końcem i nie robimy tego ręcznie. I tak jak to się mówi, robi jedna osoba to może zrobić. A tutaj potrzeba do zbioru kilku osób, nawet po prostu w sezonie, kiedy się tą plantację szykuje, dba się o nią, to jedna osoba tego nie obrobi. Musimy robić to całą rodziną, przez to też nie wyrabiamy się na warsztacie, bo zostawiamy prace warsztatowe, ale od 2 lat żeśmy na to wylane mamy, za przeproszeniem, i robimy swoją robotę tam, gdzie zaciągamy długi, spłacamy, bo ja nie wiążę z tym nadziei żadnej zarobkowej już, to jest dla mnie po prostu przeszłość. Kiedyś były z tego pieniądze, może tata się wypowie na ten temat, były z tego pieniądze naprawdę, nawet jak wstecz 20 lat jeszcze, jak ja byłem takim kajtusiem, to ludzie mówili, że z hektara takiej plantacji szło się wybudować w rok, kupić samochód nowy. Może nie wybudować dom, ale bynajmniej zacząć dom i zakryć go dachem. Widzicie, jak to kiedyś było, jak jest teraz. No i co, no nie ma reguły na to. Po prostu jest jak jest. Dzisiaj praktycznie dużo osób mówi, zboże się nie opłaca. Nie opłaca się dlaczego? Bo są zbyt duże koszty. Nawozy są za drogie, środki ochrony roślin są za drogie. Paliwo jest bardzo drogie, sprzęt podrożał 200%. I teraz wszyscy mówią, bo Unia nam daje. Tak, ale odkąd weszły dopłaty? Wszystkie koszty związane z produkcją poszły o 100, a nawet 200% do góry. Także ta dopłata nawet nie pokrywa nam tego, co my mieliśmy przed dopłatami. Także to jest taka wypowiedź z mojej strony, jak ja to widzę, i na pewno dużo osób ze mną się zgodzi. A ci ludzie piszący, że co płacicie, bo i tak macie dopłatę, to niech sobie piszą. Nie mają pojęcia w ogóle, co to jest rolnictwo do czynienia, tylko myślą, że rolnicy biorą dopłaty i sobie z nich żyją. No nie, tak nie jest niestety i na pewno ze mną się dużo osób zgodzi, bo można żyć za dopłatę, nie, po prostu nie rozwijać się. Kiedyś tatuś przekazał gospodarstwo komuś, danemu synowi czy córce. Ma tam te 100-200 hektarów. Dobra, bo zaraz mi zjecie, że znowu 100-200 hektarów, że to jest bardzo dużo. Dobra, niech będzie te 20-30, to też jak ma się dopłatę, jest się młodym rolnikiem, to też są fajne pieniądze, że ludzie z miasta muszą równowartość dopłaty, to jest ich całoroczny zarobek 12-miesięczny. Także poprawka lekka. Co nie rozwija się, nie unowocześnia tego gospodarstwa, żyje sobie tak jak żyje, standardowo. No co, zamiast kupić sobie traktor i go spłacać, to on sobie kupi nowy samochód, a program ma ekologiczny, czy nawet robi, ludzie mu robią starym sprzętem, no bo po co ma wymieniać sprzęt, inwestować, skoro on w tym nie robi. I ludziom zapłaci, ma to gdzieś, także on się tym nie przejmuje, a my robimy sami i nie chcemy być takimi, jakby to można powiedzieć, swoimi własnymi niewolnikami, tak? Jest okazja, jest prof, kupuje się nowy sprzęt, bo robimy to sami, chcemy robić komfortowo, unowocześniać ten park maszynowy, no i po prostu, żeby nam ogólnie jako gospodarzom, zwykłym osobom, ludziom, żyło się lepiej, milej się pracowało, żeby człowiek mniej się męczył, no ale to nie da się, czy pracuje się ok. Nowy, stary sprzęt. Jest różnica kolosalna, ale jeżeli nawet pracuje się takim nowoczesnym sprzętem, ja już nie mówię te 16 godzin, ale 12 godzin, to uwierzcie mi, że też jest dość, jeżeli się robi przez 2 miesiące z rzędu non-stop, czy nawet to mam od lipca, od połowy lipca mamy zapierdziel aż do praktycznie końca października, nawet początkiem listopada jeszcze się robi, jak są warunki niekorzystne, nie idzie obrobić się w polu. No uwierzcie mi, że też nowy sprzęt dużo nie daje. Daje, ale naprawdę nie jest to w takim stopniu, jak wy myślicie, że samo się robi, sam jeździ traktor, bo to, że sam jeździ, to są różnego typu GPS-y, systemy nawigacyjne w maszynach, ale to kosztuje. My tego nie mamy. Mamy jedyny traktor Pumę, która ma wszystko, tylko założyć koguta na górę i ona będzie sama jeździła, tylko na uwrociach trzeba będzie zawracać. Także na pewno by to ułatwiło pracę jeszcze bardziej, zmniejszyło koszty paliwa, ale zawsze gdzieś po prostu brakuje tych środków, żeby nawet dokupić tę głupią antenę, ten sygnał, później się wykupuje chyba raz na rok, czy na dany okres można wykupić. Za bardzo się w ten temat nie zagłębiałem, bo skoro nie mam anteny, no to nie interesujmy ten temat na razie. Może kiedyś kupić tą antenę, tego całego koguta na dach i zaczepi się wtyczkę, wykupi się pakiet, ten program, ten sygnał znaczy się, i będzie może robić się lepiej. No ale jak widzicie tutaj, no
to jak dla mnie jest temat zamknięty. No. Może tatę zgarnę jakiś będzie to coś się wypowie na ten temat. Ogólnie co do tutaj mucenia tej porzeczki, tych żniw porzeczkowych, chłopaki mają awarię kombajnu. Gdzieś coś w taśmę czy weszło, czy nie wiem, łańcuch im przeskoczył, zablokowało im jedną taśmę, jedną stronę. No i tutaj walczyli na polu około 2 godzin. Coś próbowali, coś zrobili, chyba włączyli z tego co słyszałem, bo mnie tu nie było. Nie wiem, nie będę się tak wypowiadał dogłębnie na ten temat, bo nie wiem. No i zjechali tam do siebie, do domu na warsztat. Powiedzieli, że jak naprawią, to jeszcze przyjadą dzisiaj. Także no nie wiem, czekamy, mamy godzinę 18. Powiedzieli nawet, że jak zrobią to o 20 przyjadą, zobaczymy, no, także czekamy i czekamy. A tak ogólnie to, Szoko, co ty robisz? Brat się jej wapną cały dzień, a ty nie pojechałeś nagrać vloga. No bo tutaj ta akcja z właśnie z tymi pożyczkami, trudno, jak nie nagram, to nie nagram, nic nie poradzę, ale jeżeli nie będzie z rozsiewania wapna, wapna jest dużo, na pewno jakiś odcinek będzie z wapna, mamy ponad 200 ton wapna, jeszcze prawdopodobnie coś ma dojechać, bynajmniej ja muszę sobie na działkę jednego tira zamówić, będę zamawiał prawdopodobnie kredę, szybko działające wapno tlenkowe, także zobaczymy, na pewno coś będzie, jeżeli nie teraz, no to nie będzie, ale na pewno będzie odcinek z talerzowania, bo Szoko będzie talerzował. Coś tu pokropuje u nas, no ale niewiele, nie ma szału. Raptem spadło od wczoraj do dzisiaj rana 3 litry i dzisiaj przez cały dzień może z 1,5 litra, czyli mamy 4,5 litra, bynajmniej tutaj. Tam u chłopaków chyba litr więcej napadało, czyli 5 litrów, no to średnio 5 litrów możemy przyjąć, że gdzieś te 3,5-4 cm w głąb ziemi przysiąkło. Także no, nie jest dużo. Miejmy nadzieję, że dopada. Chciałbym takie te, chociaż te 10 litrów, już nie mówię 20-30, 10 litrów, żeby na te 8 cm przesiąkła ziemia, żebyśmy sobie mogli swobodnie talerzować i nie spalić talerzy. Także, bo w talerzówkę poszło dużo pieniędzy w tym roku na remont. Praktycznie kupiłby za połowę. Dołożyłby połowę, kupiłby drugą. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Także czekajcie na odcinki. No i co? Żegnamy się.